Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. To kolejny odcinek podsumowania. Dzisiaj skupimy się na drużynach, które w tamtym sezonie, w minionym sezonie zajęły miejsca od 10 do 6. Dzisiaj skład naszego podcastu mocno oldschoolowy, jeżeli ktoś pamięta pierwsze tak naprawdę odcinki tego sezonu przerwy na kawę, to wie, że często z Jankiem właśnie w duecie prowadziliśmy rozmowy i tym sposobem dzisiaj właśnie jest ze mną Jan Piekutowski. Witam serdecznie. I tylko Piekutowski skład nieliczny, tak. ale myślę, że e, również damy radę tutaj omówić e, drużyny, ponieważ te drużyny e, w tym zestawieniu 10 6, bardzo, bardzo e, ciekawe. E, przed sezonem, tak naprawdę mo myśleliśmy może, że o Arsenalu będziemy mówić nieco wyżej, o Sheffield to w ogóle myśleliśmy, że będziemy rozmawiać o wiele, wiele niżej, a tu się okazuje, że na przykład takie drużyny właśnie w tym dzisiejszym odcinku tutaj u nas zagoszczą. Ale zaczynamy od miejsca e, 10, czyli od drużyny, e, która. E, no jest po prostu fantastyczna w swojej, tak naprawdę, prostocie, bo Barney to jest stary, dobry angielski futbol. No i słowo dobry nie jest tutaj przypadkowe, tak naprawdę, bo mimo, że mówi się o Barney, że to jest startak, mimo, że mówi się, że tych meczy. Tych meczów nie chce się zbytnio oglądać, bo to jest piłka, laga po prostu na, na napastników i taka stara, dobra, tak jak powiedziałem, angielski futbol, oparty na fizyczności przede wszystkim. Ci zawodnicy wszyscy są wysocy, oni wszyscy są wielcy po prostu i to nie jest może taki futbol, który, który porywa gdzieś trybuny, ale przecież to jest futbol skuteczny, moi drodzy. To jest środek tabeli w najlepszej Lidze świata, w Premier League. No i Janek, powiedz mi, czy ty. Tą romantyczną historię Bernie, który tak naprawdę nie mamy pojęcia, dlaczego oni jeszcze grają na tym poziomie, i inne drużyny nie mogą często znaleźć sposobu na to ciermiężne tak naprawdę Bernie. Czy ty lubisz tą drużynę? Pierwsze pytanie. To ja się może najpierw ustosunkuję do mm, Twojego twierdzenia, że to jest romantyczna historia. No, według mnie, Bernie to nie jest specjalny romantyzm, to jest taki bardziej horror w stylu y, Edgara Allan Poe, również z tego względu. Że właśnie jak mówiłeś, bardzo oldschoolowe granie to nie jest na pewno moja ulubiona drużyna do oglądania ani to też nie jest ulubiona drużyna, jeżeli muszę wybrać jakiegoś przeciwnika Liverpoolu. No bo z Burnley po prostu gra się bardzo ciężko. Wydaje mi się, że jedynie Manchester City ma jakiś taki sposób na deklarec, bo kiedy the City z nimi grają, no to umówmy się, że tam zwykle strzelają 3, 4, czasami nawet 5 bramek. No i Sean Dajes na ekipę Pepa Guardioli nie potrafi znaleźć sposobu. No ale jeżeli mówimy o innych drużynach w Lidze, no to Bernie faktycznie zaskakuje. Yy, staromodne granie, ale bardzo, bardzo skuteczne, bez wymyślania cudów na kijów w stylu Marka Hughesa w Stoke City, kiedy to on yy, kazał garancarzom rozgrywać piłkę po ziemi czym jakaś nieudolna wersja Barcelony. Tutaj tego nie ma, tutaj jest postawienie na bardzo proste metody, ale niezwykle skuteczne. Oni na przykład po pandemii zdobyli 15 punktów w 9 meczach, co według mnie jest super wynikiem. I pewnie, gdyby nie to, nie byliby tak wysoko w tabeli. No a tutaj faktycznie zupali się tak naprawdę do górnej połówki. Oczywiście w Berlinie chwalimy defensywę, chwalimy Nika Poupa czy Jamesa Tarkowskiego, ale tam właściwie każdy jest tak naprawdę kozakiem tej swojej pozycji, z którego Sean w wyciska absolutne maksimum. No w tym sezonie Phil bardzo grał dość dużo, yy, głównie z uwagi na kontuzję yy, Matthew Lutona. Ale on ma 35 lat i na tej prawej stronie defensywy dawał naprawdę radę. W żadnym innym, podejrzewam, klubie to by nie wychodziło, no bo gdybyśmy nawet wypchnęli fila Barclay'a do Crystal Palace, to by się tam pewnie spalił. No a uszło na Dysha m, dziarsko biegał na swojej prawej stronie obrony i wycinał rywali po kolei, przez co Bernie tam miało sporo czystych kąt. Generalnie y, nie czuję sympatii, jeżeli mam oglądać ten zespół. Ale na pewno nie przeszkadza mi jego obecność w Premier League, bo to jest jednak dowód na to, że wciąż jest miejsce w tej elicie na taki dość mało elitarny futbol. No i właśnie, fajnie, że tak zakończyłeś swoją wypowiedź, bo miałem rozpocząć temat. Na jak długo my możemy oglądać taki futbol? Na jak długo taki futbol po prostu może się bronić? Bo w tym momencie wszystkie te drużyny, nawet te drużyny teoretycznie słabsze od, od Big Six, takie jak przykładowo Brighton, takie jak Aston Villa, Norwich, które się bardzo zderzyło z rzeczywistością Premier League, czyli te drużyny, które tą piłką chcą rozgrywać, które um, taki drużyn jak Barney jest no po prostu coraz mniej, jak no, właściwie nie została taka jedyna, typowa drużyna, która tak rozgrywa jak Barney, bo nawet takie drużyny jak Sheffield czy Crystal Palace, to też nie możemy ich za bardzo porównać do Barney, chociaż no, na pewno jest już bliżej niż, niż Brighton czy Aston Villa. Powiedz mi, na jak długo taki futbol może się... No chyba tylko tylko Newcastle tak. mam takie wrażenie, że oni jeszcze tak grają właśnie w piłkę dość staromodnie. Yy, dokładnie, ale yy, powiedz mi, jak jeszcze długo taki futbol może się bronić? Kiedy oni też będą musieli yy, dojrzeć do tej zmiany i czy w ogóle tak naprawdę yy, będą musieli? I, ile jeszcze Shona Dysha w Barley będziemy oglądać? Czy może wyrokujesz jakiś kryzys po prostu tego, tego futbolu i, i rychłe pożegnanie z yy, taką piłką, jaką, jaką oglądamy w Barley? No, jak mam być szczery, to wydaje mi się, że tylko jakiś totalny kataklizm mógłby spuścić Berlin w kolejnym sezonie, i podejrzewam, że w następnym również. Shondaiż nie wydaje mi się, żeby został zwolniony. Myślę, że to jest raczej już historia w stylu Ediego Hau w Bournemouth, że tam po prostu po spadku ewentualnie mogą się pożegnać. No, ale dopóki Berlin się będzie utrzymywało w elicie, to nie ma powodu, żeby rudowłos Rudowłosego Mourinho zwalniać. Ten zespół. To jest, wiesz, ciężko powiedzieć, bo ich się skazuje na walkę o utrzymanie tak naprawdę od kiedy do tej Premier League wrócili, a od kiedy do tej Premier League wrócili, to za bardzo nie mieli wielkich... Nawet europejskie puchary zahaczyli, nie? Tak, dokładnie. Burnley grające w eliminacjach do Ligi Europy, no to umówmy się, był swego rodzaju szok. I mam wrażenie, że to jest zespół, który będzie wytrzymywał tą próbę czasu na bardzo, bardzo długo, aż w końcu wydarzy się coś y, takiego, jakiś po prostu zły sezon. To tylko to mam wrażenie, że może... Zepsuć im plany na przyszłość, nie sądzę, żeby to był klub, który szedłby w, właśnie w stronę tego, co zrobił Markius w Stoke City, czy choćby, nie wiem, transformację, którą przeszedł West Brom pod wodzą Sławę Nabilicia. No, to tutaj mi się nie wydaje, no, chyba że ewentualnie po spadku. Dopóki tego spadku nie będzie, to umówmy się, że Bernie będzie grało w ten sposób, od czasu do czasu wypuszczając jakieś talenty w w świat, no bo Dwight McNeil wydaje mi się, że jest piłkarzem na nieco inne granie, na nieco bardziej ciekawe granie niż właśnie w Berli, a też pewnie sporo na nim zarobią. Nie przewiduję spadku, nie przewiduję żadnych wyrw takich zrywów w stronę to przejść raczej spokojnie środek tabeli znowu w przypadku Berli, no i tak to się będzie toczyło, ale o ile w wypadku, nie wiem, Evertonu czy Crystal Palace czyniłem z tego zarzut, no to jeżeli mam mówić o Berli, to mi się to wydaje być po prostu rozsądną taktyką z ich strony. Kończąc wątek Berli, to po prostu już stały krajobraz tej Premier League. Taka tak. drużyna wydaje nam się, że będzie tu po prostu dłużej i te mecze będą też nas przy sobie zatrzymywać, bo no zawsze chętnie się obejrzy to Berli, mimo że wiele ludzi pewnie nie podzieli, mojego zdania tak te spotkania z Berli są przecież też tak naprawdę trudne do wygrania. Dobra, zostawiamy Berli i idziemy do jego rówieśnika, jeżeli chodzi o punkty, bo bo Sheffield United. Kurczę, no, trochę chyba sensacyjnie, tak naprawdę na tym dziewiątym miejscu, bo nie mieli straszną tą końcówkę sezonu. Tam trzy porażki, z tego co pamiętam, były na koniec. Sheffield się przytrafiły, a przecież w którymś momencie sezonu, i to tak nawet całkiem długo, rozmawialiśmy o tym, że Sheffield ma szansę nawet nagranie w eliminacjach do Ligi Europy i szczerze, no chyba byśmy się nie powstydzili takiego, takiej drużyny w eliminacjach. to znaczy znowu to byłby dość dziwny widok kiedy mielibyśmy oglądać, nie wiem lisa Museta w starciach o Ligi Europy, chociaż jeszcze to liga Europy to tam ok, bo tam grają różne zespoły z Rumunii, Bułgarii czy, czy Polski, więc umówmy się, że, że, że to nie byłby aż taki wstyd, gdybyśmy mieli widzieć Sheffield United a już na pewno nie byłby to wstyd, gdyby to było Sheffield z pierwszej połowy sezonu no, kiedy y, szable grały rewelacyjnie, naprawdę miło się na nich patrzyło. To była y, odmiana, tak naprawdę, w angielskim futbolu, bo niewiele pozostało drużyn, które grają systemem 3-5-2. No, właśnie w taki sposób przefilt jest ustawione. Soton na początku sezonu tak było y, ustawione taką taktykę przygotował Ralph Hazenheedl, ale w uświętych to nie wyszło. No, a w wypadku Benjaminka, y, ubiegłorocznego Benjaminka, tak naprawdę już. To wszystko było bardzo płynne i to 3-5-2 zaskoczyło w Premier League. Ja się nie spodziewałem, że w tym systemie ten skład, bo umówmy się, że personalnie drużyna Sheffield przed sezonem była uważana za beznadziejną i gdybyśmy mieli tak powyciągać pojedynczych piłkarzy, to pewnie miejsce w, dla nich przed sezonem znaleźlibyśmy w jakimś Watfordzie, Bournemouth, Aston Villa, mniej więcej w takich zespołach, a nie w klubie, który będzie walczył o Ligę Europy praktycznie do samego końca. Znowu nieskomplikowana taktyka, tak naprawdę oparta na tych fantastycznych wahadłowych, czyli Baldoku i Stevenzie, którzy regularnie tam rwali z, na, na bokach boiska i dawali drużynie bardzo dużo z przodu, a jednocześnie zabezpieczali też tyły. I znowu wypalili zawodnicy, o których byśmy tego nie powiedzieli. No bo wspomniany przeze mnie Lysmuset czy nawet McGoldrick, który też dołożył swoje bramki. No to było coś godnego pochwały, ale też pewne zaskoczenie dla, myślę, obserwatorów, nawet i Championship, już nie mówiąc o Premier League, bo kiedy Liz Muset przechodził z Bournemouth do Sheffield, to ja uważam, że to jest jeden z najgorszych transferów, jakie Sheffield może poczynić, no bo Francuz kompletnie w tym Bornwów się nie sprawdził, no a tutaj Chris Wilder nie ma co na niego narzekać. Znowu ciekawy zespół, znowu ciekawa historia, ciekawsze granie niż Berli. No i mam nadzieję, że Sheffield będzie spokojnie sobie utrzymywało się tak przez jeszcze kilka sezonów. O ile oczywiście będą prezentowali futbol na tym poziomie, co, co teraz, bo. Poza tym ciekawym graniem, to to nie jest tak, że tam są piłkarze, którzy mają jakąś wspaniałą historię za sobą i których byśmy chcieli oglądać w Premier League z sezonu na sezon. Nie, tutaj jest znowu kolektyw bardzo ważny i jeżeli ten kolektyw będzie grał dobrze, no to Sheffield się utrzyma. Chociaż myślę, że w tym sezonie będzie im dużo, dużo ciężej, nie tylko dlatego, że to jest ten mityczny drugi sezon Benjaminka, ale generalnie na przykład stracili Dina Hendersona, a Ramsdale, który za niego przyszedł, według mnie nie jest tak dobrym bramkarzem, więc to też będzie pewnego rodzaju problem. No i zobaczymy, jak to szyfilm się będzie prezentowało w przyszłym sezonie, aczkolwiek uważam, że z tych zespołów, o których będziemy mówili generalnie dzisiaj, oni mogą zaliczyć największy zjazd w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w tym sezonie. A jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy defensywie. Zgadzasz się, bo myślę, że to, że tutaj Chris Wilder jest top dwa trenerów, jeżeli chodzi o ten sezon, to myślę, że nie mamy co nawet dyskutować, bo no tak. uwa uważam to za dosyć oczywiste. Pierwszy, oczywiście Jurgen Klopp tutaj absolutnie nie ma co do gadania także. A o defensywie, Sheffield, co powiesz? Czy to również było top 2 ligi? Jeżeli mówimy o znowu całości, to wydaje mi się, że, że tak. Bo wiesz, w przypadku Bernie to była defensywa, która właściwie dawała. Tylko o sobie znać właśnie w defensywie, a z przodu padały bramki, ewentualnie po stałych fragmentach. Odsuwamy oczywiście od wszystkiego Liverpool, bo to jest inna historia. Natomiast Manchester City dużo głupich błędów, a Sheffield United znowu tych głupich błędów nie popełniało, tylko niektóre zespoły były od nich zwyczajnie lepsze i to nie przez winę defensywy, ale przez to, że ciężko się jest zmierzyć piłkarzom Sheffield United z znacznie lepiej piłkarsko usposobionymi zawodnikami. Ale generalnie gdybym miał powiedzieć, że właśnie y, czy to jest druga najlepsza defensywa, to według mnie tak, na przykład taki Josh Egan zagrał jeden z najlepszych sezonów podejrzewam w karierze. I w tym sezonie ja bym go śmiało mógł nominować do 11 sezonu Premier. O, nie spoileruj, ja będzie oczywiście <noise> odcinek. E, już teraz zapowiadamy odcinek, z którym zresztą nie tylko będziecie mogli nas usłyszeć, ale także zobaczyć, bo nagraliśmy ten odcinek e, u nas w studiu. Będzie wybór 11 sezonu. E, czy jest tam Johnny Egan? Oczywiście dowiecie się podczas premiery. Jedno jest pewne: e, na kanale jest odcinek o, o, o Chelsea, który tam nasza specjalna delegacja w sprawach Chelsea nagrywała i oni tam bardzo Johna Chociaż no, też nie wszyscy, ale bardzo chcieli. No ostatnio e, informacja dostaliśmy taką informację, że Johnny Gunn przedłużył swój kontrakt tak. Przeszły, tak, że także no, niestety chłopaki muszą obejść smakiem. Ehm, ale myślę, że to jest właśnie taki obrońca, który, którego chyba chętnie byśmy chcieli w swoich, e, swoich drużynach, a skoro o swoich drużynach przechodzimy do miejsca zaszczytnego, bo to jest miejsce ósme, e, mój drogi Janku, jest to Arsenal Klub piłkarski. Arsenal klub piłkarski, no jeżeli chodzi o, wolałbym o Pucharze Anglii porozmawiać, szczerze mówiąc w tym kontekście, bo sezon... Jak od kilku lat. Tak, od kilku lat już jest tak, że chyba lepiej rozmawiać o, o czymś innym w kontekście Arsenalu. W tamtym sezonie na przykład o, o dobrym okienku transferowym troszkę weryfikacja tego okienka tak naprawdę, chociaż i tak uważam, że, e, że to było bardzo, bardzo dobre okienko, jeżeli chodzi o wzmocnienie Arsenalu. E, nie o wzmocnieniach, a o sezonie tym. Chciałem cię, e, Janie, zapytać jakieś takie pierwsze skojarzenie, pierwsze słowo, może pobawmy się w coś takiego. Pierwsze słowo skojarzenie, które kojarzy ci się, kiedy słyszysz Arsenal. No, ja nie będę krył, że kiedy robiłem notatki do... Tego podcastu, no to przy Arsenalu napisałem sobie tylko i wyłącznie XD, które było przecież wybrane młodzieżowym słowem roku. No więc, jeżeli miałbym jakieś słowa powiedzieć przy Arsenalu, które mi się automatycznie nasuwa na myśl w kontekście tego sezonu oczywiście no to obawiam się że będzie to rzeczona XD a uzasadnienie uzasadnienie w sensie rozumiem że to miejsce ósme wywarło na tobie takie XD czy jakiś inny element gry arsenalu czy chociażby Dawid Luiz był na przykład czy nie wiem czy Mesut Özil który jest chyba największym memem tego klubu bardzo dużo składowych tak naprawdę to XD się złożyło chociaż to jest bardzo banalne słowo no to liczba elementów które wchodzą w jego skład w wypadku Arsenalu była w tym sezonie zatrważająca, no bo Unai Emery, który prowadził Arsenal na początku tego sezonu, był dramatyczny, David Luiz był jeszcze gorszy, chłopak sprokurował chyba 5 rzutów karnych, co jest rekordem ligi, więc no, gratulacja. Dalej mamy takich zawodników jak Mesut Ezil, Nikola Pepe, który do pandemii też myślę, że spokojnie mogliśmy go nazywać znacznym niewypałem. Po pandemii troszeczkę lepiej się prezentował, więc to jest taki plus, minus tak naprawdę. Sama gra Arsenalu w niektórych meczach była absolutnie żenująca i nie ma co się kryć, że Deganers przegrywali lub remisowali, bo to jest chyba 14 remisów i o ile mi się nic nie pomyliło, to jest najwyższy wynik li w lidze pod tym względem. Razem z Wolverhampton, razem z, razem z Brighton. Z, o proszę. Co ciekawe. No tak, no dobra. No to mamy 14 remisów. To dużo. Dużo meczów, memów, tak naprawdę można się było z tego Arsenalu pośmiać w tym sezonie. No bo to, co oni wyprawiali w defensywie, właśnie przede wszystkim za Unaia, Bo nie będę krył, że Mikel Arteta trochę odmienił ten zespół. I gdyby nie on, to pewnie Arsenal by nawet tego ósmego miejsca nie zajął. Tylko obawiam się, że w okolicach dziesiątego, jak to było za czasów drugiego hiszpańskiego, hiszpańskiego szkoleniowca. No, nie mam tutaj za bardzo pola do obrony Arsenalu. No, Wojtek Palacz od nas napisał, że jednym z najlepszych momentów, a właściwie najlepszym momentem, jeżeli chodzi o sezon ligowy Arsenalu, było zwycięstwo nad Liverpoolem, które brało Derec szansę na 100 punktów. I obawiam się, że to jest właśnie prawda, że to, jeżeli miałby być jakiś pozytyw Arsenalu z tego sezonu Premier League, to właśnie pokonanie Liverpoolu i jeszcze wygrana Watfordu nad Derec, która zabrała Liverpoolowi szansę na zło, złoty puchar. Tak. No, no, no i tyle chyba. Dla mnie najlepszym momentem tego sezonu, jeżeli chodzi o Arsenal, to było podpisanie kontraktu z Mikelem Artetą. No, no. Choć pojawiało się wtedy dużo sceptyków, że, że tak naprawdę nie wiemy, co ten trener zaprezentuje. Okazało się, że był to tak naprawdę trzeba w dziesiątkę. Ja ten sezon Arsenalu biorę sobie jako taki po prostu reset. Bo, bo to był sezon, w którym i Unai Emery prowadził ten Arsenal i Freddy Ljungberg przez chwilę był trenerem tymczasowym. Freddy Ljungberg, który już zresztą w następnym sezonie nie będziemy go oglądali na ławce rezerwowych Arsenalu. I przede wszystkim Mikel Arteta, który ten obraz Arsenalu po prostu zmienił diametralnie. To jeszcze może nie jest, właśnie nie wiemy tak naprawdę, co by było, gdyby Mikel Arteta prowadził cały czas Arsenal w tym sezonie i będziemy mogli się o tym przekonać w następnym. Wiemy, że Arteta potrafi zrobić rzeczy cudowne, bo, bo wygrał jednak FA Cup, trzeba mu to oddać, mimo że prowadził Arsenal tak naprawdę tylko i wyłącznie pół roku, to jednak to trofeum dosyć ważne i też z drużyna, pokonał drużyny, które na papierze, gdzieś tam na grupie Futbol Anglii właśnie zapytałem o ten finał, czy Arsenal ma jakieś szanse i tam nikt nie dawał właściwie szans Arsenalowi i chociaż te mecze i półfinał i finał to też były mecze dziwne, to tak naprawdę odzwierciedlenie tego sezonu Arsenalu, w której Arsenal dostaje po tyłku, a tak naprawdę na końcu wychodzi obronną ręką i trochę tak właśnie było to ósme miejsce to jest chyba najniższy wymiar kary, jeżeli chodzi o arsenal, i to jest duże, duże tutaj uznanie dla lekarza, który przyszedł ten arsenal wyleczyć, czyli dla. Mikela Artety. Czekamy na następny sezon. Nie ukrywam, że Mikel Arteta rozbudził nadzieję w kibicach Arsenalu, także we mnie, bo dał po prostu taką nadzieję, że może być lepiej. To jest coś jak Bruno Fernandes w Manchesterze United, który przywrócił tym chłopakom wiarę w to, że oni mogą grać nawet nawet w Lidze Mistrzów na przyzwoitym poziomie. Tak Mikel Arteta wrócił do Arsenalu i, i dał taką nadzieję, że ten Arsenal może powrócić do czasów węgerowskich, chociażby w której kiedyś śmieliśmy się, że Arsenal cały czas zajmuje miejsce czwarte. Teraz za to miejsce czwarte oddalibyśmy w tym momencie bardzo, bardzo dużo. Także Arsenal sezon reset, zobaczymy. Następny sezon będzie weryfikacją pracy Mikela Arteta. Myślę, że tu możemy postawić kropkę, chyba że chcesz jeszcze coś dodać do tego mojego wywodu bardzo długiego. Nie, ja tylko właśnie jestem ciekawy jak Mikel Arteta sprawdzi się w tym następnym sezonie jako m, taki już szkoleniowiec w pełnym wymiarze czasu. Jak ten sezon będzie pod nim przebiegał. Obiecuję sobie dużo tak naprawdę po grze Arsenalu, oczywiście pod kątem ofensywy, bo jeżeli chodzi o bronienie, to dalej jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo do poprawy. Spokojnie, przyjdzie Gabriel, wejdzie William Saliba tak, i, tak. i będzie dobrze. Oczywiście. Wierzę. Na moment nagrywania tego podcastu Gabriel jeszcze nie jest oficjalnie, ale Fabrizio Romano już podał informację dalej, no. także no prawie, <laughs> że oficjalnie. Dobra, przechodzimy dalej. O Wolverhampton rozmawiać nie będziemy, bo ostatnio o Wolverhampton rozmawialiśmy bardzo dużo właśnie z Janem i właśnie z Kacprem Klasinicą. Do tego podcastu odsyłam. Bodajże nazywa się Gdzie jest Sufit Wolverhampton? Tam wszystko o tym sezonie Wolverhampton, tak naprawdę i o przyszłości również. Także Wolverhampton tradycyjnie sobie jedną drużynę zawsze pomijamy i wyjmujemy, żeby porozmawiać gdzie indziej. Ale skoro już o Wolverhampton nagraliśmy materiał, to nie będziemy się, że tak powiem, powtarzać, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Przechodzimy do ostatniej drużyny już dzisiaj, czyli to ten Również tutaj chwilę sobie krótko porozmawiamy, ale również odsyłam do bardzo fajnego odcinka z Michałem Okońskim. Tam rozmawialiśmy sobie o sezonie Tottenhamu. Myślę, że Michał Koński jest najlepszym ekspertem chyba w Polsce do spraw Tottenhamu. Ogląda każdy mecz, każdą konferencję, także jego tam wypytałem o cały ten sezon pod sterami Jose Mourinho. Spytam także króciutko Ciebie, Janek. Jose Mourinho, w Premier League tęskniłeś? Jak ten Tottenham pod jego sterami Ci się podoba? I właściwie od tego możemy zacząć. No, tęskniłem bardzo, tak naprawdę. Może nie za samym Muriniem jako szkoleniowcem, ale Muriniem jako człowiekiem, bo ta jego przygoda w telewizji była czymś naprawdę mm, takim odżywczym w jego wypadku. Oglądało się go bardzo przyjemnie i potem przez większość czasu, kiedy już y, zajął się trenowaniem, to ten też miałem takie wrażenie, ale nie byłby Portugalczyk sobą, gdyby tego wrażenia właściwie z y, tygodnia na tydzień stopniowo nie zacierał. Bardzo szybko, właściwie po trzech miesiącach chyba, pojawiły się pierwsze symptomy odnośnie tego, że Tottenham no coś tam nie jest do końca tak. Już Rosamur nie zaczął atakować bezpośrednio swoich piłkarzy i to nie skończyło się dla Spurs jakoś rewelacyjnie. No bo doczłapali do tego to przejść, ale no nic poza tym. Mieli też dużo farta, że Wolves ich ostatecznie nie wyprzedziło. Oczywiście nastąpił pewien progres pod względem tego, jak ta drużyna wyglądała za Mauricio So, poczet co brzmi dość śmiesznie i właściwie kontrowersyjnie, no ale tak, tak jest, że Totenham grał troszeczkę lepiej, chociaż Totenham grał zupełnie inaczej. Na przykład takim zawodnikiem, który przed największą przemianę pod José Mourinho, jest chyba Harry Winks. On za czasów. Mauricio Poczetino miał około 100 kontaktów z piłką w trakcie meczu. Kiedy Jose przejął Tottenham, tych kontaktów zrobiło się około 45. To wynika z tego, że Tottenham gra bardziej bezpośrednią piłkę, gra bardziej właśnie tymi długimi lagami, o których żeśmy już dzisiaj trochę mówili. No ale to jest inny zespół, na przykład Ben Davis zwraca uwagę że na to, że to ten, Tottenham pod José Mourinho jest bardziej przygotowany taktycznie niż to było za czasów Mauricio Pochettino. To też jest bardzo ciekawe, ale wydaje mi się, że wynika z tego, że José dostosowuje się do rywala, a nie narzuca wizję Tottenhamu jak to było za czasów Argentyńczyka, więc no nie wiem, czy to jest do końca taki plus. Generalnie Tottenham gra futbol specyficzny, futbol na który czasami patrzy się bardzo, bardzo ciężko, ale nie będę ukrywał, że Fajnie, że, że Jose wrócił, a mam nadzieję, że Poczynio przejmie jakiś taki zespół z topu pokroju Juventusu. To dosłownie na Samiuszki już koniec. Czy pod sterami Jose Mourinho um, Tottenham zdobędzie jakiekolwiek trofeum? To trofeum, na które kibice oczywiście czekają już już dosyć długo. Czy jednak czas Jose Mourinho i tego The special one, człowieka, z którym kojarzymy przecież wygrywanie się? Się po prostu skończył. No nie będę udawał, że, że jakoś mam specjalne pokłady wiary w to, że to ten Ham wygra jakieś trofeum pod rządem Mourinho, no chyba że ten Puchar Ligi, który jest trofeum zastępczym, tak naprawdę. No bo w Premier League z Wydaje mi się, że nie mają najmniejszych szans, żeby konkurować o tytuł Mistrza Anglii w przeciągu całego sezonu. Nie ukrywam, że oni się mogą tam kręcić wokół miejsca drugiego, trzeciego, pierwszego nawet przez dwa miesiące jakieś tam w trakcie sezonu, ale na pewno nie zajmą pierwszego miejsca na, na koniec i to jest dość odważna deklaracja, no bo w sumie Leicester wygrało, więc czemu to ham nie, ale wydaje mi się, że jednak Spurs nie będzie na to, na to stać puchar Anglii też wydaje mi się, że jest jednak zarezerwowany już przez ten Arsenal. No a w lidze, tak jest, a w lidze Europy pewnie znowu Sevilla będzie tam się liczyła do samego końca, więc no ciężko, ciężko zobaczyć jakieś trofeum. Ale nie tylko z tego względu, że Jose Mourinho jest jakimś nie wiem sobą trenerem, tylko ze względu na to, że Tottenham nie ma też jakiejś super mocnej kadry, żeby móc rywalizować o te najważniejsze klubowe puchary. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Na ostatni odcinek naszego podsumowania, czyli na drużyny 5-1, naprawdę warto, warto czekać. Nie będę zdradzał. Co, ale jestem pewny, że zobaczycie, że bardzo warto było na to czekać. Oczywiście na sam koniec, jeszcze po podsumowaniu, wybierzemy sobie 11 tego sezonu. No i będziemy powoli zamykać ten sezon i przygotowywać się już do sezonu następnego, który, który szybko do nas przyszedł. Ale już zaraz! Wiadomo, właśnie to miałem powiedzieć, że szybko do nas przyszedł ten sezon. Dla fanów takiej piłki, której. No wiecie, niektórzy kibice się też nie, wolą sobie odpocząć chwilę od tej piłki, ale dla tych, którzy chcą cały czas, cały czas coś oglądać, to myślę, że dobry czas nastał, bo już nie zdarzymy się obejrzeć, a trzeba będzie układać kolejne składy w fantazy. Premier League. Skoro pójdziemy o fantazy, to też zapowiadamy, że tutaj o fantazy również coś ciekawego na naszym kanale się pojawi. Za dziś dziękuję Wam ja, czyli Jona Rzesowski, dziękuję także Jan Piekutowski. Tak jest, bardzo dziękuję, nawet. No i słyszymy się oczywiście na naszych kanałach YouTube, Spotify. Pamiętajcie o subskrypcji, o dawaniu łapek w górę, udostępnianiu, komentowaniu. No i cóż, nie pozostało mi nic innego, jak powiedzieć, do usłyszenia.